Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zaczynamy! Jerzy Brzęczek, bo o nim właśnie mowa, został dzisiaj ogłoszony jako nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski. Jest to raczej zaskoczenie, gdyż wcześniej można było usłyszeć, że Zbigniew Boniek będzie raczej szukał trenera poza granicami naszego kraju. Nie zmienia to jednak faktu, że gdzieś od dali nazwisko to się przewijało. A jeśli zostały zatwierdzone, to czas przyjrzeć się nowemu szkoleniowcowi bliżej. Seniorską karierę rozpoczął w Olimpii Poznań, w której zadebiutował w Ekstraklasie. Po kilku latach przeniósł się do Lecha Poznań, a stamtąd do Górnika Zabrze i GKS-u Katowice. W 1995 roku zdecydował się na wyjazd za granicę, gdzie spędził łącznie 12 lat, grając m.in. w takich klubach jak Tirolu Innsbruck, Szturmu Graz czy Maccabi Haifa. W 2007 roku powrócił do Polski, aby zagrać ponownie w Górniku Zabrze, a dwa lata później swoją karierę zakończyć w Polonii Bytom. 47-letni szkoleniowiec ma również bujną karierę reprezentacyjną. W biało-czerwonych barwach wystąpił w 42 spotkaniach, zdobywając 4 bramki. W 1992 roku wraz z reprezentacją Polski zdobył srebrny medal na Olimpiadzie w Barcelonie. Jeśli chodzi o karierę trenerską Jerzego Brzęczka, to niestety bez większych sukcesów. Łącznie prowadził 4 zespoły. Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk, GKS Katowice i ostatnio Wisła Płock, z którą w minionym sezonie zajął 5. miejsce w lotce Ekstraklasie. Z ciekawostek, Jerzy Brzęczek to wujek naszego reprezentanta Kuby Błaszczykowskiego, więc już można się przygotować na komentarze typu trzyma go bo rodzina, albo że wszystko po znajomościach. Jak nowy szkoleniowiec poradzi sobie w roli pierwszego trenera reprezentacji Polski? Dowiemy się 7 września w meczu z Włochami w ramach Ligi Narodów. A wy co sądzicie o nowym szkoleniowcu? Piszcie w komentarzach.